Trzy życzenia do Złotej Rybki. <laughs> na co wydaje najwięcej pieniędzy? Jestem po prostu szalona na tym punkcie. Oto i on, pierwszy odcinek podcastu PKO Banku Polskiego, PKO na sportowo. Tak, będzie dużo o sporcie. I nie może być inaczej. Gościnią pierwszego odcinka Sofia Naoui. Dzień dobry, cześć. Specjalistka biegu na 1500 metrów, finalistka Igrzysk Olimpijskich, medalistka niejednokrotna Mistrzostw Europy i piąta zawodniczka Mistrzostw Świata. Zgadza się. Jak się dzisiaj <laughs> czujesz? Jak Twoje przygotowania. Sezon olimpijski mamy w końcu. Tak, dobrze się czuję, bardzo dobrze nawet. Powiem szczerze, że te przygotowania z tygodnia na tydzień nabierają tempa. Bardzo się cieszę, że do tego sezonu podchodzę z dużym spokojem. Z dużym dystansem, bo trenuję od 2010 roku, więc e, tych sezonów lekatetycznych już e, mam na koncie wiele, i właśnie przede wszystkim tego doświadczenia, takiego też jest właśnie sporo, żeby spoglądać na to wszystko e, z takim dużym spokojem, ale też właśnie z nutką e, takiej e, myślę, że radości tego, co będzie. Spokój, powiedziałaś, że masz dużo spokoju teraz w sobie. To czym dla ciebie ten spokój jest? W czym on się przejawia na co dzień? Spokój się przede wszystkim przejawia w moim życiu decyzjami takimi rozsądnymi, które podejmuję bez jakiegoś takiego zbędnego napięcia, bez właśnie nerwówki. To wszystko co robię teraz właśnie w moim życiu jest tak spokojnie rozplanowane na bazie tego co było dobrze wykonane w ostatnich latach, ale co też niekoniecznie wychodziło właśnie w moich przygotowaniach i oczywiście też w takich czynnościach, które są właśnie dookoła sportu, bo, bo wiemy, że sport to nie tylko właśnie przygotowanie fizyczne, ale to też właśnie przygotowanie mentalne, to też takie aspekty dnia codziennego, życie poza sportem no tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest tego bardzo dużo i trochę więcej czasu dziś mamy, więc o to dokładnie Cię dzisiaj przepytam. Ale zaczęłaś, wywołać właściwie temat bazowania na doświadczeniach na przykład z poprzedniego sezonu, który był, nie powiem pewnie zły, ale średni dla Ciebie. Pewnie nie do końca taki, jakbyś sobie wymarzyła i oczekiwała. Jakie doświadczenia właśnie, jaką lekcję wyciągnęłaś z tego mijającego już minionego roku? Dla mnie ten, ten sezon był słodko-gorzki. Zaczął się dobrze, bo pobiłam rekord polski na 1000 metrów na hali, później poprawiłam rekord życiowy na 1500 metrów. Bardzo mocno się zbliżyłam do tego rekordu polski na hali. Na moim dystansie koronnym, mhm. w którym się specjalizuję, Później zwieńczyłam ten sezon właśnie medale na Mistrzostwach Europy na hali kolejnym, więc to był taki sezon, nazwałabym go w pigułce, bo trwał tylko dwa tygodnie, ale był taki bardzo, bardzo, bardzo napięty. I później ni niestety, niestety mm, pewne sprawy gdzieś tam nie potoczyły się po mojej myśli. Pojawiły się choroby, pojawiły się dolegliwości zdrowotne, i tak mam wrażenie, że wszystko, mimo tego mojego e, takiego zacięcia sportowego, mimo tego, że bardzo się starałam i wszystko wydawało się, że wychodzi dobrze na treningach, mimo wielu, wielu przeciwności losu, to wszystko wydawało się, że układa się na treningach. No i niestety efektem finalnym tamtego sezonu było to, że no, nie wyglądało to zbyt dobrze. Ja sama o tym wiem i też jestem w stosunku do siebie wielokrotnie, Wielokrotnie na siebie patrzę, myślę, że bardziej ostro niż powinnam, mhm. więc na pewno nie spełniam swoich oczekiwań przede wszystkim, ale na pewno też nie spełniam oczekiwań wielu ludzi, którzy na mnie liczyli. A to też jest dla mnie bardzo ważne z perspektywy sportowca, żeby ludzie, którzy ze mną właśnie pracują, czy którzy mnie wspierają, byli też zadowoleni z tej współpracy. To mhm. jest też jakby. Takie działanie wspólne, tak zwany teamwork. I to jest no, szalenie ważne, żeby każdy wyciągał z tej właśnie współpracy to, co dla niego najlepsze. To, co zmieniłaś w tym roku? Albo co planujesz zmienić? Takie trzy podstawowe rzeczy najważniejsze. Najważniejsze rzeczy to przede wszystkim dużo spokoju i zero nerwówki, zero mhm. jakiegoś takiego. Czyli presji też, którą sama sobie nakładała na siebie presji, e, wykonywania zbyt ciężkiego treningu, cięższego niż jestem w stanie wykonywać jakby w danym okresie treningowym. To może tak, bo trenować ciężko trzeba, jestem sportowcem zawodowym, więc jakby to jest główny klucz do tego, żeby mieć właśnie w przyszłości sukcesy takie jakie chciałabym mieć, czyli na miarę tego, żeby znaleźć się w czołówce znowu świata. Bo to jest mój cel. Wiele medali na Mistrzostwach Europy zdobyłam, ale gdzieś tam ta, ta światowa czołówka zawsze mi uciekała. Pierwszy raz właśnie wskoczyłam do niej w 2022 roku, bo było to, bo było to miejsce piąte na Mistrzostwach Świata, więc chciałabym, e, chciałabym nawiązać minimum do tego, co było na Mistrzostwach Świata, więc to numer jeden. Numer dwa, bardzo mocno stawiam na regenerację, czyli bardzo przyglądam się do takich aspektów jak właśnie sen, jak prawidłowe odżywianie. Jak y, tak naprawdę y, poukładanie sobie codziennych obowiązków, mhm. tak, żeby wygospodarować dla siebie jak najwięcej czasu takiego wartościowego wypoczynku, to nie jest wypoczynek: y, tak, jak wielokrotnie my wszyscy myślimy, że wypoczywamy przed ekranami mhm. z, y, właśnie telefonów czy, czy laptopa, albo oglądając sobie Netflixa, to nie. To nie ten rodzaj wypoczynku. E, bardziej e, staram się znaleźć dla siebie przestrzeń na taki wypoczynek właśnie w naturze wartościowy. Czyli jakościowo podchodzisz. Tak, taki, który będzie ładował moje baterie, bo mam wrażenie, że w ostatnich latach y, przez y, wszystkie obowiązki ten taki pęd, bo mm -hmm. jaki jest jeden sukces? To sukces napędza do, do kolejnego, i to jest niekończąca się taka spirala, jak to mówią. Mm -hmm. e, więc e, tak, na pewno to jest numer dwa, stawiam na wypoczynek wartościowy. I numer trzy to dalej, dalej stawiam na, na taką dwutorowość mojej kariery, czyli chcę rozwijać się pod takim względem właśnie naukowym. Kończę, kończę studia magisterskie i mam plan jeszcze dalej się rozwijać naukowo. Także to jest takie moje tak zwane życie po życiu, które będę gdzieś tam za kilka lat chciała sobie wdrożyć tak już na maksa. Za chwilę cię przepytam dokładnie o trening, bo myślę, że wiele osób jest ciekawych, jak taki trening, profesjonalny trening lekkoatletki wygląda, ale to też jedzenie. Bo widziałyśmy się w Berlinku kilka miesięcy temu i ja pamiętam, wtedy jadłyśmy jakiś obiad, patrzyłam, co ty sobie zamówiłaś, a tam było i mięcho, i ziemniaczki, i ta porcja była całkiem spora. Więc naprawdę to ty chyba jesz wszystko, a jeżeli nie... To pewnie jest to uzależnione od okresu, w jakim jesteś, w danym sezonie, prawda? Więc. Co ty jesz, kiedy odpoczywasz? A co ty jesz, tak jak teraz, kiedy się przygotowujesz do ważnej imprezy? Konkretnie. Konkretnie, dobra. E, powiem tak, to nie jest taka, taka łatwa sprawa, żeby to wszystko wytłumaczyć. Z tego względu, że nawiązując do tego, co przed chwilką powiedziałam, e, zmieniałam sobie totalnie, jakby swoje nawyki żywieniowe teraz. Więc chodzę sobie po prostu z telefonem, ze swoim dzienniczkiem żywieniowym o. i sprawdzam sobie, czy jestem w restauracji czy gdziekolwiek sprawdzam sobie produkty po prostu które mogę jeść a które nie. Teraz jestem przede wszystkim na diecie przeciwzapalnej. No to jak z samej nazwy jest to dieta w której nie ma cukru, w której nie ma laktozy, więc szalenie trudno jest w dzisiejszym świecie. Pójść do restauracji, która nie dodawałaby takich właśnie dodatków mhm. e, smakowych, które miałyby dodać takiego waloru temu daniu. Więc e, no jest mi szalenie trudno. E, jak teraz jestem kilka dni w Warszawie, żeby gdzieś tam tą swoją dietę utrzymywać w 100%. Więc będąc na miejscu u siebie w Barlinku, ja rezygnuję w ogóle z wychodzenia do knajp i stawiam, stawiam e, na gotowanie w domu. Mam e, właśnie przygotowany cały jadłospis na cały dzień. On jest po prostu e, no, na maksa mnie angażuje. To są ciągłe posiłki. Po prostu co trzy godziny ja muszę coś jeść, bądź coś e, właśnie zjeść w takiej formie trochę pitnej. Także mhm. no szaleństwo. Dobra, jeden dzień. Tak jak teraz. Śniadanie? E, dobra, zaczynamy. Czyli tak, wstaję, mam taki koktajl e, po wstaniu. E, ten koktajl jest taki bogaty w witaminy. Później przechodzimy do wypicia rumianku. Później przechodzimy do zjedzenia siadania. Siadanie jest zwykle bardzo proste, takie typowo biegowe, czyli owsianka na mleku kokosowym, do tego jakieś owoce i tłuszcze. To już Aha. dowolnie. Później em, przechodzimy do treningu. Po pierwszym treningu jest koktajl potreningowy. Zwykle jest to koktajl bogaty w białko. Później przechodzimy do potreningowej przekąski. A. E, tak, zwykle daję przykład. To może być jogurt kokosowy z jakimiś owocami, i później sobie robię przerwę, i przechodzimy do obiadu. Dam taki szybki przykład. To może być zwykły ryż do tego piersi kurczaka, warzywa. Jakaś taka zwykła naprawdę sałatka, czy warzywa gotowane, to już jakby mm -hmm. dowolnie. E, później drugi trening. Znowu przechodzimy do koktajlu potreningowego e, z owocami, z patkami owsianymi z białkiem i na koniec mamy kolację. Także yy, mm -hmm. <laughs> No i na kolacji znowu, na kolację staram się już e, nieść e, mięsa, więc e, może być to risotto z warzywami na przykład. Okay. Więc tak to wygląda, mniej więcej. Więc to są takie potrawy dostępne dla każdego i są bardzo proste, naprawdę. Przepisy są banalnie proste. Sama to wszystko robisz? Tak, dokładnie. Są bardzo szybkie. Każdy posiłek zajmuje do pół godziny, naprawdę. Więc to, to nie jest tak, że to jest jakieś takie szaleństwo w kuchni, tylko bardziej wchodzę w taką właśnie systematykę mm -hmm. i w to, żeby to było wszystko regularne i dostarczane co kilka godzin. No dobrze, sporo tego, ale rzeczywiście, jeżeli już jest systematyczność, to pewnie wszystko masz w małym paluszku, jak to się mówi. A tak. teraz trening. Jak wygląda trening, to może teraz ten okres przygotowawczy do tej ważnej imprezy? Jak mniej więcej to wygląda, nie wiem, w skali tygodnia czy kilku dni? Jaka jest powtarzalność? Jakie są Twoje obciążenia treningowe? Bo myślę, że też wielu to może zainteresować. Yy, dobrze, to zaczynamy. Mm, takich trudnych treningów. Yy tygodniu mam kilka. Niektóre lubię bardziej, niektóre mniej. Zawsze jest tak, że każdy sportowiec lubi bardziej jeden trening, do drugiego podchodzi. Tak, bo musi zrobić. Bo musi zrobić, więc ja traktuję, nawet nie, że muszę, ja traktuję swoje treningi jako część jakby swojej pracy, więc bardzo często wyłączam w ogóle głowę na coś, czego nie lubię. Ja traktuję to po prostu, swoja praca, cyk, cyk, mam tu wszystko rozpisane i robię to od deski do desk, jak to mówią. Także poniedziałek, zwykle jest to dzień, w którym wykonuje siłę, czy jest to siła na, na, na siłowni, czy jest to siła biegowa. To w zależności od tego, jaki to okres. I bardzo często wtorek, czwartek i sobota są to dni takie najtrudniejsze dla mnie. Wtedy są wykonywane zabawy biegowe, każdy biega wie, że zabawy biegowe albo interwały, jak zwał, tak zwał, czy biegi tempowe. To są takie najtrudniejsze elementy najbardziej takiej wytężonej pracy dla, dla yy, sportowca. I co ciekawe, po 14 latach treningu. To jest pierwszy rok, w którym ja zdecydowałam się na wolną niedzielę. To jest coś nie, no po Naprawdę? prostu niesamowitego w moim życiu. Naprawdę. Ja przez ostatnie 14 lat nie wiedziałam, co to wolne. Każdy dzień był jakoś tam właśnie zagospodarowany w odpowiedni sposób. Czyli żadnego dnia w tygodniu nie było zupełnie wolnego? Tak. Więc teraz już. Hmm, Chyba zasłużyłam sobie na to, że. Albo dojrzałaś, słuchaj, żeby w końcu ten jeden dzień wolny sobie zrobić i widzę tego same plusy. Widzę też y, to po treningu, jak szybko adaptuję z tygodnia na tydzień obciążenia treningowe, jak y, mogę dokładać sobie po troszeczku, jak mhm. to mówią, co tydzień. Więc y, widzę tego same plusy, ale to też. Y, Chyba nigdy bym nie, nie odważyła się doradzać żadnemu sportowcowi, jak powinien się przygotowywać, bo każdy ze swoim tymem chyba wie najlepiej e, tak właściwie, jakie obciążenia zdołał przyjąć mhm. w ciągu ostatnich lat i co można byłoby poprawić, a co fajnie byłoby odpuścić. No tak, ze sportowcami, tak jak z normalnymi w cudzysłowie ludźmi, każdy jest inny, każdy ma inne gdzieś tam potrzeby, więc też dopasowanie treningu Trzeba indywidualnie pod siebie. Prawda? Dokładnie tak. Wspominałaś o, o studiach, o tym rozwoju swoim. To muszę pociągnąć teraz trochę ten temat. Masz już czasem jakieś plany, wizje tego, co chciałabyś robić po przejściu na emeryturę, jak to popularnie dzisiaj y, głośno <noise> się mówi? Tak. Ja sobie obiecałam, że. Będę na pewno przygotowywała się do zakończenia kariery i żebyście nie pomyśleli sobie, ja tej kariery na razie nie kończę. Uf. Jestem w procesie rozpoczynania, przygotowywania się powolnego mhm. bardzo do zakończenia kariery i to będzie trwało pewnie kilka lat. I w tym czasie będę chciała na pewno mieć wykształcenie. Które będzie mi pozwalało na pewno na pracę miarę moich oczekiwań. Mhm. To nie jest sekretem, że sportowcy mają bardzo wysokie oczekiwania przede wszystkim względem siebie. I przede wszystkim, będąc tyle lat na arenach sportowych, mając osiągnięcia sportowe, byłoby miło, gdybym przeszła też do pracy, która będzie mi sprawiała nie mniej satysfakcji, a wiem, że żeby znaleźć sobie taką pracę, żeby ktoś chciał mnie zatrudnić na odpowiednim stanowisku, to muszę wykonać pewne kroki do tego, żeby to się właśnie stało. Tak jak i w sporcie, że żadne sukcesy nie przyszły mi szybko. Także też wiem tutaj, że muszę wykonać jakby pewną pracę, która, która zaprezentuję w przyszłości. Także na spokojnie kończę sobie studia, studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I później, no moim wielkim marzeniem jest właśnie rozpoczęcie doktoratu. Zobaczymy, czy, czy to tak będzie, bo znaczy na pewno będę jeszcze jedne studia robić. To jest A jakiś kierunek. To jest bankowe. Marzy mi się, żeby w sporcie zostać od tej strony marketingowej, uh -huh. PR-owej, zarządzania. Więc, pewnie, jak nie będę robiła tego, tego doktoratu, to pewnie będę chciała zrobić sobie jakieś takie studia w kierunku ekonomicznym czy marketingowym. Więc taki jest na pewno plan i na pewno wiem, w którym kierunku zmierzam. Uh -huh. Tylko jeszcze dokładnie, dokładnie pewnie to wszystko będzie się rozgrywało w najbliższych latach. Też nie chcę na siebie nakręcać, Zakładać zbyt dużego ciśnienia, no bo to, bo to jest niepotrzebne. Na razie sport jest na pierwszym miejscu. Super. Ale taki plan gdzieś w głowie, z tyłu głowy, myślę, że, że warto mieć, bo myślę, że znamy niejednego sportowca, obie, który całkiem nieźle radził sobie, kiedy rywalizował. Natomiast przychodzi taki moment, że, ojej, co ja teraz mam robić? Ja nic nie potrafię. Ja nie wiem, jak ogarnąć najprostsze rzeczy, bo przecież, kiedy jesteś sportowcem, to. Wiele rzeczy, tych nawet najprostszych, bardzo często załatwiają za ciebie ludzie, prawda? Więc myślę, że rozsądne jest takie, takie myślenie, żeby teraz już jakiś taki plan B na siebie mieć. Zdecydowanie tak. I też bardzo podoba mi się ten trend, który jest teraz właśnie w sporcie, czyli tej kariery dwutorowej. Bardzo mocno to wybrzmiewa w mediach, to jest bardzo pokazywane w taki. Taki fajny i przyjazny sposób, mhm. że ci sportowcy naprawdę powinni myśleć gdzieś tam o tym zakończeniu kariery, że to ich kompletnie nie rozprasza, kompletnie nie zabiera im energii do, do treningu, wręcz przeciwnie. Ja myślę, że ci sportowcy stają się bardziej spokojni o swoją przyszłość mhm. i ja też tak się właśnie czuję. Im więcej wiem i doświadczam poza sportem, tym czuję się gdzieś tam stabilnie w tym swoim takim normalnym życiu oprócz sportu, że wiele rzeczy umiem i będę na pewno do czegoś się nadawała. Użyłaś e, chwilę temu takiego e, słowa bankowo, więc jak już wywołałaś ten temat, e, to ja bym chciała Cię zapytać o, o początki współpracy e, z PKO Bankiem Polskim, bo jesteś też ambasadorką biegowego projektu PKO Biegajmy Razem. Czy pamiętasz, jak to się stało? Skąd ten pomysł? Jak wyglądały te pierwsze rozmowy, co Cię przekonało do takiej współpracy? Jak to było? Ja pamiętam, tak, tak, tak. Pamiętam, że wracałam z treningu. Najprawdopodobniej był to trening właśnie siłowy w Barlinku, tam gdzie mieszkam na co dzień i odebrałam maila z PKO Banku Polskiego z propozycją współpracy. No i tego maila przekierowałam do, do swojego menadżera, i po jakimś czasie okazało się, że faktycznie te, te rozmowy nabierają tempa i że może trafię do biegowego programu PKO Biegajmy Razem. I tak też się stało, jakoś. Yy, to chyba było lato 2022. Wszystkie rozmowy już właśnie przebiegały super i podpisaliśmy kontrakt. I pamiętam, że wybrałam się na pierwsze zawody. Jak się nie mylę, to był Jakuszyca. Dla mnie po pierwsze, Jakuszyce to było wspomnienie, wspomnienie moich obozów. Yy, Takich bardzo wczesnych. Do Jakuszyc jeździłam jako e, e, chyba jako juniorka młodsza czy juniorka, więc było to już dawno temu. E, I do mojego tam. wyglądu to już było to dawno temu. Więc to było moje pierwsze wspaniały powrót po wielu latach do Jakuszyc. Rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem, który jest bardzo ukierunkowany na bieganie. Kocham po prostu pracować z ludźmi, którzy, tak jak ja, e, po prostu kochają sport, e, wspierają inicjatywy przede wszystkim biegowe, czyli coś, co ja po prostu robię na co dzień, co sprawia mi ogromną właśnie przyjemność i coś, co. Co lubię kolokwialnie reklamować i coś, co lubię po prostu pokazywać jakby, jakby drugiemu człowiekowi, że to jest to jest fajne, to jest dostępne dla każdego, to jest bardzo łatwa dyscyplina sportu. I tak jak sobie rozmawiałyśmy kiedyś, em, em, jakby można ją wykonywać absolutnie wszędzie. Tak, niezależnie od tego, czy, czy jesteś w dużym mieście, mniejszym, większym, prawda? Czy masz teren zielony, wiadomo, to jest super wymarzona sytuacja, ale nie wszyscy taką mają. Mają. Tak jak właśnie rozmawiałyśmy nawet do pobliskiego parku, można pójść, żeby Jasne. chociaż chwilę pobiegać. Tak. To podczas których wydarzeń zobaczymy cię w tym roku? W tym roku, w którym jesteś tak zajęta? Długo kibice nie będą mnie mogli niestety spotkać na biegach masowych. E, między marcem a pewnie sierpniem będę chciała się skupić e, na przygotowaniach, na starcie na mistrzostwach Europy Seniorów w Rzymie no, i na Igrzyskach Olimpijskich mhm. w Paryżu. E, to będzie wisienka na torcie albo. Truskawka na torcie. Nie wiem, jak kto woli. Także tak to będzie wyglądało, i później wrzesień, i październik. No to będą miesiące pod znakiem eventów. PK obiegajmy razem. Czyli czekamy na jesień z utęsknieniem. Wszyscy kibice już mogą zapisywać terminy biegów. Dokładnie. Tak się składa, że nagrywamy tę rozmowę dzień po walentynkach. Więc muszę cię zapytać yy, o miłość, ale przede wszystkim. Tę miłość do samej siebie? Czy w profesjonalnym sporcie jest w ogóle na to przestrzeń? Powiem tak, ja tej miłości do siebie yy, myślę, że się uczę dalej, choć jest bardzo dobrze i jest yy, na pewno lepiej niż było wcześniej. Pamiętam siebie jako takiego małego dzieciaka z wielkimi aspiracjami do trafienia do tak zwanego wielkiego sportu zawodowego. I pamiętam siebie, jak byłam bardzo w stosunku do siebie taka rygorystyczna, i, i mało, znaczy daleko mi było do takiej właśnie miłości do siebie, do takiego spojrzenia na siebie od tej strony, wiesz, że, że przecież mi się nie musi wszystko udawać. Mhm. Czy takim bardziej łaskawym okiem trochę? Tak. Ja przez wiele lat takim łaskawym okiem na siebie nie patrzyłam, wręcz przeciwnie. Sport jest bardzo wymierny. I sport, sport myślę, że pokazuje Twoje najlepsze oblicze, ale też bardzo często. Bardzo często jest bardzo okrutny dla ludzi, którzy uprawiają ten sport. Zresztą sama wiesz jak to wygląda. Nie zawsze wkład, który został właśnie włożony w ten finalny wynik sportowy nie, nie zawsze to wszystko pokrywa się. To prawda? wszystko się pokrywa dokładnie, więc więc bardzo ciężko w ostatnich latach było mi mm, się zdystansować od takiego swojego normalnego życia i tak, jakby przydzielić siebie na pół, czyli hmm. traktować siebie jako sofiej nałój sportowiec zawodowy i tutaj zamykamy temat. I, no I mamy Sofia Nały życie takie normalne, niesportowe i, i nie oceniać siebie. Hmm. Więc w ostatnich latach włożyłam y, w swój taki rozwój y, bardzo dużo pracy, przede wszystkim właśnie psychologicznej, y, żeby zrozumieć pewne mechanizmy. To jest szalenie trudne w takiej pogoni za, za tymi wynikami, żeby się czasami zatrzymać i mieć właśnie refleksję nad tym, co się robi. A to jest przecież bardzo ważne, żeby czasami gdzieś tam sobie przystanąć i, i pomyśleć sobie, hej, przecież ja Aha. naprawdę robię strasznie fajne rzeczy. A tak. dlaczego tak siebie neguję? Więc wracamy do tego, co mówiłam na początku. Ten taki wewnętrzny spokój to jest też coś, nad czym ja bardzo mocno pracuję i... Co powoduje, że we wszystkich dziedzinach życia, z którymi jestem związana, zaczyna mi się coraz lepiej układać. Mhm. Bo jak mam dobry stosunek do siebie, no to i reszta się układa. A czy w świecie takiego profesjonalnego sportu, lekko atletyki, jest miejsce na, na takie bliższe relacje, na przyjaźnie? Tutaj nawet nie chodzi mi o Twoje życie prywatne, ale chociaż to i tak pewnie jest bardzo trudne do zrealizowania, ale. O, o ten świat już sportowy. Czy tam masz jakieś osoby, y, którym możesz zaufać? Jesteś o tym przekonana. Powiemy, eee. że to jest i rywalizacja, i różne inne aspekty. Śmiało mogę powiedzieć, że przyjaźnie się z drugą ambasadorką PKO biegajmy razem. Zresztą każdy, kto nas widzi, wie, że to jest fajna, szczera przyjaźń, bo Jasia Jóźwik, o której właśnie chciałabym wspomnieć, jest to osoba bardzo mi bliska. Zaprzyjaźniłyśmy się w 2014 roku, jak trafiłam do kadry Polski Seniorów. Jako dziewiętnastolatka yy, i trafiłyśmy przypadkowo do wspólnego pokoju. No i, i teraz mamy 2024 rok i no, 10, nie, lat. 10 lat już tak, 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 jak się znamy jak się właśnie przyjaźnimy, wspólnie spędzamy wspólnie spędzamy czas, wspólnie jeździmy na eventy biegowe, także... Kolacje tak. walentynkowe, jecie wspólne. Tak. <grystanie> <grystanie> właśnie, nawet walentynki spędziłyśmy wspólnie, także to jest taka wartościowa, fajna, e, fajna relacja i przede wszystkim długoterminowa. E, ja... Mam wielu przyjaciół, choć nie są to przyjaciele kompletnie tak jakby związani Aha. ze światem sportu. Są z, z zupełnie innego świata i ze wszystkimi znam się wiele lat. Także bardzo ciężko mi też na tym etapie życia, na którym jestem teraz, yy, dopuszczać, że tak powiem, do siebie ludzi, których nie znam. Yy, jestem raczej yy, osobą yy, która musi kogoś dobrze poznać, mm. żeby, żeby mu zaufać. Więc bardzo się cieszę, że mam wiele przyjaźni, które przetrwała laty yy, tak naprawdę naszej znajomości. Yy, a co do nowych znajomości, znajomych mam wielu yy, w lekkiej atletyce, choć wiemy jak to jest. Każde środowisko jest yy, takie, yy, takie hermetyczne, mm -hmm. yy, zamknięte. W każdym jest yy, duży nacisk. Na to, żeby osiągnąć sukces, a wiadomo, że za sukcesem podąża bardzo często też jakaś tam zazdrość, mm. jakaś tam właśnie rywalizacja niezdrowa. A ja uważam, że każda wartościowa relacja powinna mieć tylko same dobre emocje wokół niej, więc jak gdzieś tam w środku czuję, że to nie jest to, to absolutnie za tym nie podążam, bo lepiej mieć mniejszą, jakby. jakby Mniejsze grono, Chrupkę a ludzi, bardziej. Tak, siebie. Za, tak, Idealnie tak podpisuje się pod tym w 100%. I tak sobie myślę, że chyba też te wartościowe osoby są bardzo. Tu użyję takiego brzydkiego słowa, przydatne w cudzysłowie, oczywiście, w momentach, kiedy sportowiec, teraz o tobie rozmawiamy, jest narażony na hejt, który niestety dziś w mediach społecznościowych jest wylewany. Po prostu w lewo, w prawo, wszędzie i w każdym momencie. Bardzo łatwo jest kogoś oceniać. Bardzo łatwo jest napisać coś o kimś, nie znając naprawdę sedna sytuacji. Mówię tu o mistrzostwach Polski, między innymi, które za tobą. I no i tych nieszczęsnych mistrzostw świata. Czy ty potrafisz obok tego przychodzić zupełnie obojętnie? Zdajesz sobie z tego sprawę, że media społecznościowe są z jednej strony po to, żeby cię promować a z drugiej strony, że jesteś narażona tam no niestety na opinię każdego mniej przychylnego kibica również? Ja myślę, że sobie z tym naprawdę bardzo, do, bardzo dobrze radzę, dlatego, że chcąc bądź nie chcąc no i szczęśliwie bądź bądź nie, do tego świata sportu zawodowego trafiłam bardzo szybko. Po niecałym chyba roku treningów pojechałam na pierwsze mistrzostwa świata juniorów młodszych więc już wtedy miałam styczność z takim większym sportem, z wystąpieniami medialnymi, i y, ja sport y, jadłam y, małą łyżeczką, jakby stopniowo. Mhm. To nie było przejedzenie, e, tylko to było stopniowe gdzieś tam właśnie zwiększanie tego wszystkiego. Więc ja do świata medialnego e, przez wiele lat się przyzwyczajałam. Ja w nim obsuję i wiem, jak to wygląda. E, miałam okazję wielokrotnie występować w telewizji, też od tej strony bycia ekspertem lekatetycznym, więc wiem, jak wygląda telewizja od kuchni, co się sprzedaje, co dobrze by było, żeby, żeby, żeby mm, się znajdowało w nagłówkach. Ja to wszystko doskonale rozumiem, więc ja jak patrzę na te, na te wszystkie doniesienia medialne, to traktuję je z bardzo dużym dystansem, bo one chyba we mnie personalnie nie, nie trafiają. Jedyną chwilą, w której było mi naprawdę bardzo przykro, było star był start na mistrzostwach świata seniorów i... Bardzo przykro mi się patrzyło z perspektywy właśnie członka kadry narodowej i osoby, która startowała na Mistrzostwach Świata, z jaką właśnie łatwością ludzie podchodzą do oceniania lekatetów, Kompletnie nie wiedząc, jak wielką pracę my wykonujemy każdego dnia i no, jak wiele poświęcamy, żeby do tego jednego małego celu dążyć. Mhm. Bo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy absolutnie, że, że więcej razy sportowiec jakby nie osiąga tego swojego założonego celu niż osiąga. Więcej jest w życiu sportowca porażek niż zwycięstw i wielokrotnie sportowcy naprawdę przeżywają bardzo trudne chwile i nie mogą ich pokazać na bieżni, bo na bieżni jest taki pierwowzór sportowca, który jest właśnie herosem, który jest taki nieustraszony i który generalnie radzi sobie ze wszystkim, nic bardziej mylnego. I chciałabym właśnie pokazać, że sportowcy to normalni ludzie, tak jak y tak jak każdy z nas mają swoje rozterki dnia codziennego i mogą mieć gorsze chwile. Tylko jak sportowiec ma gorszą chwilę, to niestety tą chwilę widzi, widzi wielu ludzi. Mhm. Bo jak normalny człowiek ma gorsze chwile, to się schowa w domu i nikt go nie widzi i po dwóch, trzech dniach wszystko jest OK. My niestety sobie wybraliśmy taki, yy, taki zawód, jaki sobie wybraliśmy, i ja się z niego naprawdę bardzo cieszę, bo się yy, w nim bardzo spełniam, ale z drugiej strony są jego blaski, są jego cienie, więc ja to akceptuję, no ale są też, myślę, że jakieś takie ramy. Poza które nie powinniśmy wychodzić, jako ludzie i jako traktowanie drugiego człowieka. Więc no, no nie podoba mi się łatwość, z jaką ludzie hejtują drugiego człowieka, jakby oceniają, bo ja zawsze patrzę na jakąś sytuację z dwóch stron, więc ja śmiało bym do tego człowieka powiedziała, żeby zastanowił się, co by było, jakby ktoś jego oceniał mm. w ten sposób. Jakby fajnie jest patrzeć na daną sytuację w drugą stronę, jak to ciebie nie dotyczy, no ale co by było na przykład, jakby to trafiło w ciebie. Tak. To na koniec największy blask i największy cień. Uprawiania sportu, właśnie. Największe blaski. To jest najtrudniejsze, bo bardzo często ludzie pytają mnie, jakie jest moje największe osiągnięcie, z czego jestem najbardziej dumna i nie jestem w stanie powiedzieć. Ja myślę, że tak. Myślę, że powiedziałabym to ogólnie, że największym blaskiem tego, że jestem sportowcem, jest to, jaką drogę przeszłam od takiego zwykłego, normalnego dzieciaka, który miał wielkie marzenia do sportowca zawodowego, który spełnia te marzenia, realizuje się, podróżuje po świecie, ma wspaniałych przyjaciół i ma naprawdę fajne życie, więc sport po prostu zmienił moje życie na lepsze. Cień? Cień? Em... Hmm. Czyli ta największa cena, którą się płaci za bycie sportowcem? Na pewno. To, że szalenie trudno jest sobie poukładać to życie prywatne w taki satysfakcjonujący sposób, tak jak sobie układam życie sportowe. Tutaj się realizuje w 100%, ale gdzieś tam to moje życie prywatne przez ostatnie lata bardzo kulało i ja się nie, tak naprawdę nie boję tego powiedzieć. Więc mam nadzieję, że tak w następnych latach sobie wszystko poukładam, że, że gdzieś tam w każdym aspekcie mojego życia będzie, będzie dobrze i będę z niego zadowolona. Bardzo Ci dziękuję. Sofia Enaui. Bardzo dziękuję. Na zakończenie mam jeszcze pięć krótkich pytań. No to jedziemy. Kim chciałabym być w kolejnym wcieleniu? <grym> Kurczę. Mm, dziennikarzem sportowym. Trzy życzenia do złotej rybki. Zdrowie. Mm, w przyszłości szczęśliwa rodzina. I chciałabym podróżować bardzo dużo po świecie. Na co wydaję najwięcej pieniędzy? Na różne atrybuty sportowe, które mają mi pomóc, żeby być coraz lepszym sportowcem. Jestem po prostu szalona na tym punkcie. Najlepsze wspomnienie z dzieciństwa. A powiem, że yy, gra na fortepianie, do której chciałabym wrócić. Wow, kolejny temat na kolejną rozmowę. I jestem wdzięczna za? Za to, że mam wspaniałych ludzi dookoła siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.